Cześć, ja nazywam się Artur Radomski i witam Cię na kanale Finansowa TV. Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Finansowa TV. Dzisiaj jak co miesiąc porozmawiamy sobie o portfelu Finansowa TV, a ja osobiście mam nadzieję, że nie wyszedłem z wprawy. Bardzo przepraszam za dłuższą przerwę, natomiast tłumacząc się od razu na wstępie. Powiem szczerze, że dużo się działo i niestety, ale coś musiałem poświęcić. W związku z tym, dla tych wszystkich, którzy domagali się kontentu z mojej strony, tak, mam nadzieję, że wracamy i mam nadzieję, że wracamy z regularnymi publikacjami materiałów na kanale oraz podcaście. No i oczywiście na samym początku nie sposób nie wspomnieć o tym, co się dzieje na świecie obecnie, a w zasadzie we wschodniej Europie. Świat bardzo skoncentrowany jest na Ukrainie i tym, co właśnie w Ukrainie się dzieje. A jak wszyscy dobrze wiemy, niestety, ale nie dzieje się tam dobrze. Dzieją się tam wręcz straszne dantejskie sceny. Nie mnie oceniać polityczne zagranie ze strony Rosji. Natomiast chciałbym dzisiaj troszeczkę powiedzieć na temat tego, jak ja zapatruję się na ten kryzys, na tą wojnę i jak ona oddziałuje na mój portfel, na moje emocje i na to, jakie decyzje podejmuję. Z dwóch powodów nie będę po prostu odnosił się politycznie do tego wątku, ponieważ ani nie chcę, ani też z pewnych względów nie mogę. Natomiast to, co chcę i mogę jasno zakomunikować, to oczywiście potępienie z mojej strony tego, co w Ukrainie się dzieje, i ja osobiście zbiórki dodatkowej nie będę ze swojej strony zakładał, bo nie o to chodzi. Natomiast to, do czego chciałbym zachęcić, to chociaż w jakimś stopniu do Przyczynienia się do pomocy humanitarnej w jakikolwiek sposób, czy to przez zbiórkę, czy to może przez ofiarowanie darów, natomiast absolutnie nie wspieram. Agresji czy też przemocy, w związku z tym nie będę w żaden sposób zachęcał do tego, żeby wspierać ukraińską armię. Oczywiście nie jestem przeciwny temu, że nasze państwo, czy inne państwa europejskie, czy też Unii, czy NATO dostarczają broń, czy inne narzędzia wojny, no bo po prostu Ukraina musi się bronić, tak? Natomiast ja osobiście wolę wesprzeć tych, którzy rzeczywiście ucierpieli w związku z tą wojną. Jeżeli jeszcze nie wiesz, jak wesprzeć Ukrainę, no to w opisie do tego filmu zostawiam link, pod którym możesz znaleźć wszelakie informacje odnośnie tego, co zrobić, żeby ewentualnie przyczynić się do pomocy naszym sąsiadom. Na koniec, może wyjdę na materialistę, natomiast zachęcam cię do wspierania czy też uczestnictwa w zbiórkach, które rzeczywiście są zbiórkami oficjalnymi bo taki przelew, czy to mniejszy, czy też większy, możesz sobie odliczyć od dochodu, żeby sobie po prostu podatek dochodowy obniżyć. I tą małą dygresją chciałbym wątek wsparcia Ukrainy zakończyć. Wszelakie zarzuty mam nadzieję, że w tym momencie zostały odparte, a druga część odcinka będzie podzielona na dwa punkty. Pierwszy punkt to co robię, jak reaguję i jak się zachowuję podczas tej wojny czy tak naprawdę jakiejkolwiek innej wojny, czy też zdarzenia losowego, bo tak naprawdę wojna to jest zdarzenie losowe, które nie jest codziennością i tutaj musimy mieć to na uwadze. Tak samo mieliśmy dołek covidowy w marcu, czy też w październiku roku 2020 i to nie są normalne zdarzenia, to są po prostu anomalia rynkowe. W takich przypadkach pierwsze, co w ogóle przychodzi mi do głowy i to, co polecam Tobie, czy też każdemu inwestorowi, który w ogóle zaczyna bawić się w giełdę, to określenie sobie celu i jasnej strategii, której po prostu trzeba się trzymać, nawet w tych najgorszych czasach. Niejednokrotnie opowiadałem o tym, że strategia jest dla mnie czymś, co gra najistotniejszą rolę w inwestowaniu. Pomaga mi po prostu wyłączyć emocje, które mogą mną kierować. Jako osoba, która w życiu programowała, opierałem się o algorytmy, i takim algorytmem jest dla mnie właśnie strategia inwestycyjna. To pozwala mi decydować, co i w jakich momentach robić. Tak naprawdę, bez zastanawiania się, czy to jest dobre, czy niedobre, czy jest sensowne, a może niesensowne, strategia wszelakie emocje powinna wyłączyć i pomóc, pomóc w tym, żeby decyzję podejmować bez emocji, bez ciśnienia i przede wszystkim w odpowiednim momencie. Nie byłbym sobą nie podając żadnego przykładu. W roku 2020 na przełomie października-listopada kupiłem duży pakiet akcji Asbisu. Średnia cena to około 7 zł. Bardzo szybko Asbis urósł do absurdalnych wycen. Cena zbliżała się do 30 zł i wielu inwestorów oczekiwało takiej ceny. Natomiast ja kompletnie nie zwracałem na nią uwagi. Widziałem gdzieś tam zielone napisy w stylu... Ponad 200% zwrotu, no ale ta stopa zwrotu mnie kompletnie nie interesowała, mnie interesowało całkowicie co innego. Oczywiście interesowała mnie dywidenda, która, no bądź co, bądź była sowita. Z racji tego, że Asbis rosnąc, rósł tak naprawdę mając ku temu podstawy, bo Asbis bardzo dobrze radził sobie na rynku, korzystał z tego, że sytuacja makroekonomiczna mu sprzyjała. I sprzedawał po prostu bardzo dużo na dobrych marżach. Więc oczywiście podstawy ku wzrostowi były jak najbardziej, ale przy tym Asbis bardzo dobrze zarabiał i z racji tego, że jest spółką dywidendową dywidendy wypłacał. Dzięki temu, że od półtorej roku Asbis mam w portfelu stopa zwrotu z samej dywidendy to blisko 30%. Oczywiście na koncie XE. Czy Ike? Zmienia to sytuację o tyle, że od dywidendy nie płaciłem podatku. Natomiast no, stopa zwrotu jest dosyć imponująca, bo na przestrzeni półtorej roku z samej dywidendy wynosi ona ponad 27%. Nie obrażę się, jeżeli rok do roku będę notował tylko i wyłącznie taki wynik. Oczywiście przyzwyczaliśmy się do wyższych wyników, niemal trzycyfrowych chwilami, natomiast no, ten wynik jest dla mnie bardzo dobry. No, i teraz patrząc na kurs, bo tak naprawdę mówię, że kurs mnie nie interesuje, natomiast gdzieś tam na niego spoglądam i widziałem te 26, 5, czasami 7 złotych. Ale ja dalej w żadnym momencie nie myślałem o tym, żeby sprzedawać tą spółkę. Nie po to ją kupiłem, żeby ją po prostu sprzedać. A moja cena zakupu była na tyle atrakcyjna, że mimo wojny, która toczy się na Ukrainie. Która bądź co, bądź bezpośrednio Azbis dotyka, ponieważ przychody z rynku rosyjskiego czy ukraińskiego to niemal 50%. Natomiast moja cena zakupu była na tyle atrakcyjna, że w dalszym ciągu mam niemal 40% stopy zwrotu, jeżeli chodzi o łączną stopę zwrotu, nie żadną roczną i oczywiście z wyłączeniem dywidend. I teraz patrząc na to, co się stało, na te spadki kilkudziesięcioprocentowe, jeżeli chodzi o azbis czy też spółki z Ukrainy, no to czy mój case jest naprawdę na tyle zły, żebym myślał w jakimśkolwiek momencie o sprzedaży? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że na tyle rozsądnie kopiłem spółkę, na tyle rozsądnie kopiłem spółkę, która była dobrze wyceniona i miała dobre perspektywy, że nie muszę się martwić o to, że w danym momencie gdzieś dzieje się coś, co oddziałuje bezpośrednio na spółkę. Oczywiście jest to niefajne, natomiast dalej są to tylko wirtualne liczby, które spadły mi z poziomu 200 iluś procent do poziomu niecałych 40% zwrotu, jeżeli chodzi o kurs akcji. I pewnie można pomyśleć, że jeżeli miałbym pakiet o wartości miliona złotych na przykład, to on by mógł się skurczyć na przykład do kilkuset tysięcy. Tylko znowu dalej są to wirtualne liczby i niezrealizowany zysk. Musiałbym sprzedać te akcje, a to tak naprawdę implikowałoby sytuację, w której ja nie mam akcji, które mają mi docelowo płacić. I może teraz troszeczkę zamieszałem, natomiast chodzi mi o to, że w momencie, kiedy nawet w dobrej cenie pozbyłbym się akcji Asbis, bo wydaje mi się, że w dobrym momencie kupionych, to niestety, ale pozbyłbym się papieru, który docelowo ma mi wypłacać w długiej perspektywie bardzo dobre dywidendy. No i oczywiście można tutaj powiedzieć o tym, że nieetycznie jest kupować akcje, które przez na przykład wojnę tak drastycznie spadły. Wiele już postów na Facebooku czy Twitterze czytałem o tym, że bogacić się na wojnie, czy też wspierać rząd rosyjski poprzez kupno akcji, albo w ogóle bogacić się na wojnie poprzez kupno akcji, które bardzo mocno spadły, jeżeli chodzi o wycenę. To związek przyczynowo-skutkowy, jeżeli chodzi o moralność. Natomiast w tym aspekcie mogę powiedzieć tyle, że obecnie polska giełda ze względu na geolokalizację, no nie ma co ukrywać, po prostu spada, bo jest jakieś tam zagrożenie ze strony Rosji, która, jeżeli wygra z Ukrainą, może chcieć potencjalnie kiedyś zaatakować Polskę. Oczywiście są to dywagacje, natomiast takie ryzyko może istnieć i inwestorzy gdzieś próbują to sobie wkalkulować. To wszystko przekłada się oczywiście na Wycenę naszych spółek na giełdzie papierów wartościowych. I na przykład pierwszego dnia wojny w Ukrainie nasze indeksy WIG, WIG20, WIG30, WIG MWIG40, no leciały dwucyfrowo w dół. Były to spadki niemal 12-13%, chwilami nawet i więcej. No i patrząc na to z tej perspektywy, nawet jeżeli kupiłbym spółkę, która ze względu na panikę, tylko i wyłącznie ze względu na panikę, gdzieś tam się obsunęła. To czy rzeczywiście jest to bogacenie się na wojnie? No, nie wydaje mi się. Dla przykładu, mogę mieć strategię do kupowania spółki, czy też indeksu, czy czegokolwiek innego w danym momencie. No, i to, że wykorzystam moment, w którym akurat coś się wydarzyło, to wcale nie znaczy o tym, że postąpiłem nieetycznie. Temat jest oczywiście śliski i nie chcę dalej w niego brnąć. Nie będę tutaj podważał, negował czy też aprobował tego, że ktoś postanowił kupić sobie Gazprom do portfela z racji tego, że on bardzo mocno się obsunął. Ale chciałbym powiedzieć, że taka decyzja to bardzo indywidualna decyzja każdego z nas moja, twoja czy kogokolwiek innego. Chciałbym to podsumować takim jednym stwierdzeniem, że ja osobiście kupuję akcje, z którymi dobrze będę czuł się w portfelu. Jeżeli ktoś kupi tanie akcje Gazpromu, Superbanku czy czegokolwiek innego i będzie dobrze czuł się z tymi akcjami w portfelu, to dlaczego ich nie kupić. Z drugiej strony ktoś może powiedzieć, że absolutnie nie kupi tych akcji. No nie kupi ich, bo po prostu będzie czuł ten wątek moralności. Wydaje mi się, że to bardzo indywidualna sprawa. Ja osobiście powiem szczerze, że sam od bardzo, bardzo dawna chciałem mieć Gazprom w portfelu, natomiast do dzisiaj go nie kupiłem i nawet w tym dołku, kiedy wojna się rozpoczęła, przez chwilę miałem pomysł, żeby Nabyć pakiet właśnie w spółce Gazprom. Zrezygnowałem nie ze względu na moralność, natomiast na to, że po prostu nie wiedziałem, jaka przyszłość czeka rosyjskie spółki. I jedna bardzo ważna sprawa. Można teraz na przykład pomyśleć sobie o spółce LPP, Nike, czy jakiejkolwiek innej, która chociażby handluje właśnie w Rosji i nagle w Rosji przestaje handlować, bo się po prostu wycofuje. Tak? Bo bardzo teraz mocno słyszymy o wielu, wielu spółkach, które to. Taki ruch po prostu wykonują. W części przypadków na pewno jest to spowodowane tym, żeby zbojkotować Rosję jako kraj, jako rynek zbytu. Natomiast znakomita większość tych firm dba po prostu o swoją reputację i o swój portfel. Liczy się biznes. Nikt nie chce być kojarzony z Rosją, to po pierwsze, nikt nie chce ryzykować walutowo, jeżeli chodzi o rubla, no bo rubel może być dzisiaj warty coś, a jutro kompletnie nic. Natomiast takich wycofań nie postrzegałbym tylko i wyłącznie w kontekście wycofania się z rynku rosyjskiego ze względu na jakiś protest. Owszem, może być to jeden z elementów, natomiast na pewno nie główny i nie kluczowy. My jako ludzie, jako konsumenci możemy to tak postrzegać i nawet o to chodzi. Bo tak naprawdę liczy się to visibility, ten punkt postrzegania spółki. I to trochę tak, jak politycy zakładają niebieską koszulę. My mówimy, że polityk jest ładnie ubrany, czy potrafi się schludnie ubrać, natomiast ta niebieska koszula to nie jest przypadkowa koszula, jeżeli chodzi na przykład o przemowy, bo niebieski kolor rzekomo wzbudza zaufanie. Więc Przemawiający polityk to nie tak, że on ma do nas wielki szacunek i dlatego ubiera schludną niebieską koszulę. Oczywiście ma do nas szacunek i założy tą koszulę, chociażby ze względu na szacunek, a nie założy t-shirtu. Natomiast on, wychodząc na tą przysłowiową ambonę i wygłaszając swoje poglądy, chociażby w kampanii wyborczej, ma jasny cel: zjednać sobie ludzi. I to jest bardzo podobny case właśnie, jeżeli chodzi o moralność zakupu, czy też uczestnictwo w danym rynku. Natomiast bardzo szybko podsumowując ten wątek, uważam, tak jak już wspomniałem, że tylko i wyłącznie kwestia tego, jak będziemy się z danymi akcjami czuć w portfelu, powinna decydować o tym, czy dane akcje w portfelu się znajdą. I naprawdę nie przejmowałbym się opinią innych, czy coś jest moralne, czy nie. Jeżeli naprawdę chcemy mieć coś w portfelu, to po prostu sobie to kupmy. Myślmy sami, a nie pozwalajmy myśleć komuś za nas. Temat spółek ukraińskich w zasadzie z jednej spółki ukraińskiej, o której mogę coś powiedzieć o kernelu, którą bardzo długo obserwuję. Przyznam się szczerze, że absolutnie nie dopuszczałem tego, takiej możliwości, że Putin pozwoli sobie najechać i rozpocząć wojnę w Ukrainie. Byłem przekonany, że żyjemy w na tyle cywilizowanym świecie, że po prostu do tego nie dojdzie. Natomiast bije się w pierś, bo pewnie jako niejedyny po prostu się pomyliłem. I to jest właśnie to ryzyko polityczne, które się zmaterializowało i ciągnie za sobą kolejne ryzyka, nawet takie, które mogą spowodować to, że spółki, tak, spółki takie jak Kernel, spółki z Ukrainy mogą po prostu przestać istnieć. I ja powiem szczerze, że jeżeli chodzi o Kernel, to dalej uważam, że jest to bardzo dobra spółka. Uważam, że Ukraina się odrodzi i będzie tam możliwość prowadzenia biznesu. Obecnie wycena kernela czy innych spółek ukraińskich jest bardzo atrakcyjna, natomiast może zdarzyć się tak naprawdę już teraz wszystko. We wszystko jestem w stanie uwierzyć. Takie trzy scenariusze, które przychodzą mi na myśl, to spółka przestaje istnieć z jakiegoś powodu, wojnę wygrywa Ukraina, i wtedy na przykład zniszczenia są na tyle duże, że spółka jest bardzo, bardzo obciążona, czy chociażby, nie daj Boże, wojnę wygrywa Rosja i na przykład zakazuje spółce takiej działalności. Nie wiem, to są tylko niektóre z przykładów. Oczywiście ktoś, kto teraz kupi spółki ukraińskie i na nich zarobi, jasne, jest taka opcja, ale może też dużo stracić. Przykład giełdy rosyjskiej, która to teraz w tym tygodniu się nie otworzyła, no bo tak naprawdę nie otwieramy giełdy, no to nie mamy strat przecież. Ale Sberbank notowany na innych giełdach nie jest tak przysłowiowo dzisiaj nic nie warty, jest rzeczywiście praktycznie nic nie warty. Jeżeli ktoś... Posiada akcję z Perbanku, to szczerze współczuję. Natomiast, tak jak wspominałem, sam rozważałem taki zakup, takie ryzyko. Natomiast pamiętajcie, że nie jest to rekomendacja, ale ja ze swojej strony odpuszczam wszelakie inwestycje, czy to w Rosji, czy na Ukrainie. No i powolutku, płynnie przechodząc już do portfela Finansowa TV. Nic się w portfelu zbytnio nie działo, jeżeli chodzi o zakupy w lutym tego roku. Osobiście, z braku czasu, przyznam się szczerze, że nie miałem możliwości ani analizowania spółek, ani też na jakieś przyglądanie się rynkowi. Troszeczkę żałuję, bo były pewne przeceny, ja je widziałem, natomiast, no, powiem szczerze, byłem zaangażowany w inne tematy, które skutecznie mnie od tego odciągały. Natomiast to, co obecnie jest największą bolączką dla osób chcących inwestować w Stanach Zjednoczonych, to oczywiście kurs. Dolara, który no, masakrycznie wysoko wystrzelił, i gdzieś tam kręci się w okolicach 4 ,30 zł. 30 groszy, czy też inne waluty również są dosyć drogie, wycenione. No i cóż, mając na czele prezesa Glapińskiego, zastanawiam się, jak NBP do, podejdzie właśnie do tego case'u, gdzie mamy wysoką inflację, jesteśmy blisko wojny, w tym sensie, że wojna prowadzi nasz sąsiad, no i dodatkowo złoty w dalszym ciągu się osłabia. O ile polskie społeczeństwo i polska władza w obecnych czasach bardzo dobrze sobie radzi i na arenie międzynarodowej jesteśmy naprawdę top top, o tyle mam obawy, że NBP po prostu tej odpowiedzialności nie udźwignie i dolar może jeszcze pójść troszeczkę w górę. Ile? Nie wiem, natomiast cena, którą obecnie widzimy prawdopodobnie za kilka dni może nie być aktualna. Ale tak jak mówię... Nie mam szklanej kuli, nie wiem co się stanie, natomiast osobiście trzymam jeszcze waluty i co prawda jestem bliski ich wymiany, natomiast to jest jeszcze nie ten moment. No i stety, niestety jestem troszeczkę zblokowany, ponieważ nie mam jakichś takich nazwijmy to zapasowych dolarów, które mógłbym bez problemu przelać na konto w Interactive Brokers. A dodatkowo, kupując dolary, jestem narażony na wysoką cenę i na niekorzystny kurs. W związku z czym czekam na jakąś większą stabilizację, spadek tego kursu, i wtedy dopiero zacznę kupować dolary, za które będę mógł kupić spółki amerykańskie. Obecnie nie wiem, czy cena dolara będzie taka w dłuższym czasie, natomiast obecnie uważam, że jest ona wysoka i wstrzymuje się od wszelkich aktywności, jeżeli chodzi o inwestycje dolarowe. Cały czas zastanawiam się nad dokupieniem osobiście Asbisu, bo patrząc na długi termin, uważam, że jest to bardzo dobra spółka i przyniesie jeszcze wiele dobrego, a aktualna cena jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Co nie znaczy, że przy dzisiejszym rollercoasterze nie będzie jeszcze niższa. Jeżeli chodzi o wpływ wojny na gospodarkę, zachęcam Cię też do obejrzenia filmu Bartka Szymy, w którym naprawdę jest masa ciekawych informacji i jeżeli tylko jesteś inwestorem, to ten odcinek, ten film jest po prostu must have'em. Zapewniam, że będzie to najlepiej spędzona w tym tygodniu przez Ciebie godzina. A jeżeli o sam portfel chodzi, no to wiadomo, jest raz lepiej, raz gorzej. Natomiast to, co warto zauważyć, to portfel w Interactive Brokers, portfel dywidendowy w Stanach Zjednoczonych, zachowuje się naprawdę dobrze i to dużo lepiej, aniżeli portfel czy też indeks SP 500. Nie ma to dla mnie większego znaczenia, czy jestem lepszy czy gorszy od indeksu, liczą się oczywiście te dywidendy i cash cashflowy, które gdzieś tam mogę sobie odnotować, natomiast gdzieś pewne zarzuty, które się pojawiały, dlaczego nie kupuję indeksu, w tak trudnych czasach jestem w stanie odeprzeć. Mimo że portfel jest mały, stosunkowo mały, jeżeli chodzi o ilość spółek, to jak widać zachowuje się w czasach kryzysu bardzo dobrze. Ale już naprawdę, żeby nie przedłużać, to na konto w Interactive Brokers wpłynęły cztery dywidendy. Symboliczna ze spółki Verizon, oczywiście tutaj widzicie teraz dywidendy netto, czyli po potrąceniu 15% podatku, czyli ta symboliczna w wysokości 54 centów. Pierwsza po podwyżce ze strony ABWI w wysokości 2,40 dolarów. No i swoje pierwsze dywidendy wypłaciły spółki British American Tobacco i NNN. Wysokość dywidend, które w tym miesiącu zostały wypłacone, to oczywiście więcej aniżeli rok do roku w tym samym miesiącu, czyli w lutym 2021. Natomiast bardziej widoczne jest to, że jest to już najwyższa kwota, jeżeli chodzi o wypłatę dywidendy w historii, jeżeli chodzi o pojedynczy miesiąc. Co też powoduje, że obecnie w roku 2022 już mamy wypłacone więcej dywidend, aniżeli w roku 2021, i wzrost to już ponad 36, blisko 37%. A cztery spółki, które wypłaciły dywidendy, składają się na to, że wypłaciły one 12,25 dolarów dywidendy, jeżeli chodzi o dywidendy netto, czyli takie po potrąceniu właśnie 15% podatku źródła. Przez brak depozytów i brak zakupów niestety jeszcze nie przebyliśmy bariery 100 dolarów, jeszcze tam niecały dolar brakuje, natomiast tak jak mówiłem mam nadzieję, że dolar dosyć mocno spadnie i w najbliższych miesiącach będę mógł dosyć ofensywnie postępować, jeżeli chodzi o zakup spółek. Obecnie ceny są dosyć atrakcyjne i widzę kilka potencjalnych dobrych inwestycji, chociażby rejty z mojego portfela, które tutaj no dosyć... Są przecenione, jeżeli chodzi o moje ceny zakupu, no i to właśnie generuje okienko do zwiększenia pozy pozycji, jeżeli chodzi o rate w moim portfelu. Tylko, że znowu wspomnę, niestety, ale blokerem jest kurs dolara, który mam nadzieję w niedługiej przyszłości troszeczkę się obniży, żeby pojawiło się okno zakupu, i tutaj właśnie. Na koniec, ostatnia informacja odnośnie jednej ze spółek to Orion Office Rate. Ja osobiście czekam na roczne podsumowanie wyników tego reytu. No i spodziewam się, że w końcu ONL ogłosi politykę dywidendową. Raport otrzymamy w marcu i właśnie mam nadzieję, że na koniec marca czy też na początku kwietnia porozmawiamy sobie o sowitej dywidendzie właśnie z ONL-a. A ode mnie na dzisiaj to tyle. Jeżeli masz ochotę, zapisz się proszę na newsletter na finansowa.tv. Będziesz dostawał powiadomienia o wszelakich transakcjach, które przeprowadzam w portfelu. Daj proszę znać w komentarzu, czy wspierasz Ukrainę i jakie masz stanowisko, jeżeli chodzi o Twój portfel w tych trudnych czasach. A ja ze swojej strony zachęcam do śledzenia kanału, gdyż myślę, że wracam do regularnych publikacji. Do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymaj się ciepło. Cześć.